ustanowienia Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury pojawił się krótko po reaktywowaniu powiatów w Polsce. W 2002 roku powiat cieszyński po raz pierwszy przyznał tę nagrodę, ale dopiero w 2008 roku nadano jej imię postaci o sztandarowym znaczeniu dla dorobku kultury Śląska Cieszyńskiego, księdza Leopolda Jana Szersznika. Nagrodę przyznaje się w trzech kategoriach: tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Trudno wybrać laureatów, bo jest ich aż tak wielu, takich, którzy zasługują na laur. Są to rzeczywiście osoby wybitne i bardzo znaczące dla naszej rodzimej kultury. A to miejsce, w którym się znajdujemy, jakby jeszcze podnosi rangę całego wydarzenia. Uroczysta gala, podczas której wręczane są statuetki, to wielkie święto. Podobnie było i w tym roku. Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce w sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Rozpoczęła się od występu kapeli ludowej Jetelinka. Muzycy wykonali m.in. utwór Szumi Jawor Szumi autorstwa Andrzeja Niedoby, jednego z laureatów tegorocznej nagrody. Laureatów nagrodą imienia księdza Leopolda Jana Szersznika uhonorował starosta cieszyński Mieczysław Szczurek wraz z wicestarostą Janiną Żagan oraz przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Kubiciusem. Nagrodę w kategorii twórczości artystycznej otrzymał Jan Bojko, jeden z najbardziej cenionych rzeźbiarzy Beskidu Śląskiego. W początkowym etapie twórczości wykonywał głównie rzeźby przedstawiające codzienne życie górali, pracę na roli i w gospodarstwie, obrzędy oraz zwyczaje. Ja robię rzeźby, płaskorzeźby i robię to od prawie dzieciństwa. Gdzieś lata, koniec 40., początek 50. zacząłem trochę dłubać. Jeszcze próbuję, chociaż już mi to nie idzie tak dobrze, ale jeszcze robię. W kategorii upowszechniania kultury nagrodę otrzymała Jolanta Dygoś, która w 1999 roku rozpoczęła organizację przeglądu filmowego Kino na Granicy, do którego realizacji w 2008 roku powołała Stowarzyszenie Kultura na Granicy. Jest jego prezesem i dyrektorem festiwalu. Przegląd ma charakter międzynarodowy, polega głównie na prezentacji polskiej, czeskiej i słowackiej kinematografii. Zawsze mówię, że Kino na Granicy powstało inaczej niż inne imprezy filmowe w Polsce. Drugim celem było upowszechnianie czy chęć upowszechniania kultury filmowej, a jednak pierwszym zawsze była walka z granicą. I zawsze mówię, że nawet nie mogę grozić lokalnym władzom, jak nie dają kasy, to się gdzieś wyniosę, dlatego że to jest rzeczywiście impreza, która ma rację bytu tu. Właśnie na granicy. W kategorii upowszechniania kultury nagrodę otrzymał również amatorski klub filmowy Klaps z Chybia, który od ponad 50 lat współtworzy historię polskiego kina. Nieprzerwanie tworzy filmy i fotografie. W ciągu półwiecza powstało w klubie ponad 250 utworów filmowych, fabularnych i dokumentalnych, od krótkich etiud po filmy średniometrażowe, a także ogromna ilość fotografii. Filmy Klapsa zdobyły ponad 70 nagród i wyróżnień. Dzisiaj jesteśmy w wąskim oczywiście gronie, bo tak naprawdę jest nas prawie już 50 osób w Klapsie, czynnych, działających, wspierających, więc jest fantastycznie, ale jest to też niesamowite zobowiązanie, bo będąc tak docenionym za swoją działalność, no nic innego, tylko musimy bardzo patrzeć mocno w przód, żeby na tą nagrodę zasłużyć swoją dalszą działalnością i działaniami. Nagrodę w kategorii ochrony kultury otrzymał w tym roku Andrzej Niedoba. Jego całe życie zawodowe wypełniała reporterka. Swoje teksty publikował w wielu dziennikach i tygodnikach. Był też laureatem licznych konkursów na reportaż. Autor książek, zbioru reportaży. Andrzej Niedoba to również uznany polski dramaturg, autor sztuk teatralnych, a w latach 70. pełnił funkcję redaktora naczelnego Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Wspaniali ludzie, z którymi się właśnie dzisiaj dzielę tą nagrodą, tą radością, bo to no różnie w moim życiu bywało. Raz było na wozie, raz pod wozem. Bez pracy byłem i miałem różne kłopoty zawodowe. No ale tak widocznie, jak moja babcia mówiła, życie jest jak kołocz cieszyński. Ten słodki z posypką i ten gorzkawy z boku, ale musisz cały zjeść. Po wręczeniu statuetek i sesji zdjęciowej przyszedł czas na część artystyczną. Przed publicznością wystąpił zespół Trio Dariusza Górnioka wraz z wokalistką.
W uroczystej gali udział wzięli nie tylko laureaci, ale również samorządowcy, nagrodzeni z lat ubiegłych oraz przedstawiciele instytucji kultury. Uroczystość prowadziła Katarzyna Raszka-Sodzawiczny.